Pierwszego nadmarszałkowskiego biegu na 5 km i mamy drugiego zawodnika. Myślę, że to nie jest ta sama kategoria wiekowa, wręcz jestem pewny, że nie. Już mamy następnego zwycięzcę w tej kategorii wiekowej. Brawo, brawo, brawo! Brawo, 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 zobaczymy, co to jest. Pan Piotr Krzysiński z Poznania. I mamy trzecie miejsce w Open. I na miejscu trzeci pan Szymon Jackowiak ze strony. I jeszcze raz. Będzie coraz częściej rozwijania na to. Coraz tu mamy. Brawo, brawo. Czwarty Wiktor Dębowski, piąty Dario Kostrzewski, szósty Łukasz Bantywicz, Czerwieńko. Boże, gdzie to miejsce Moski są? Zaraz zobaczymy, piąte miejsce Jakub Typerek, Czarskie, no brawo, to jest zawodnik Czarskiego. Brawo. Jakub Typerek, przypominam, reprezentuje gospodarzy. Open będzie siódmy. No, zaraz to nie podali. Przypominamy, że 12 granicami nagród w wszystkich kategoriach biegowych. No, fizycznie. No, brawo! Strażacy tutaj są górami. I mamy miejsce ósme. Robert Roszak, Tysiąca. Ale pan Robert już bardzo pomagał przy tym biegu, znaczy pomaga cały czas i biega. No i mamy chyba na pewno Agnieszkę Golak, to co nie jest jeszcze żadną, mam to najlepsza biegaczka od dekady. Nie umiem od wieku, ale cały czas jest w formie, o tak powiem. No brawo, brawo Agnieszko. Dobry przykład, dzieciska, więc tutaj daję przykład tutaj swoim podopiecznym, jak należy bardzo zdrowy. Agnieszka Golak. Open jest dziewiąta. A przypuszczam, że dziewczyna będzie pierwszą kobietą. I mamy następną, następnego biegacza, to jest pan Mateusz Gubański ze strony. No i na tyle trzeba tutaj zamknąć pierwszą dziesiątkę. Ej, patrz, tak żeby nie wyginać i żeby się nagrywało, nie? No, na tyle trzeba na sprint, to tutaj wszyscy powiedzą, że dają to dobra. Na panie, ale jednak sport. Podobnie. I dziesiąte miejsce, pan Filip Borowczak, Wiesła. Jedenasty, Piotr Kuchtas, Rabowice. Dwunasty, pan Grzegorz Kwiatkowski, ze Sremu. Trzynasty, Bartosz Michalak, ze Sremu. Trafę tu. Rozbiegają triatlony, maratony, ultramaratony, dusze, piątki, wszystko, co jest trzeba zabiegać sobie do. I będą tam zdjęcia, z tego co wiem. Na facebookowej stronie Szachety będą to zdjęcia z dzisiejszej imprezy. 14 na mecie jest pan... O, nie wiem, gdzie jest. 76. I mamy drugą panią. Zobaczymy, czy tutaj dostaną 14, czy też 13. Pani Marta Wojtkowiak z Warszawy. Pan Przemysław Koch Czarski przed chwilą biegł na metę. To jest sponsor między innymi dzisiejszego biegu. No i jest pan Czarskiego. Nie jest na drugim miejscu. Jeżeli chodzi o Czarskiego, ale 14 Open.
I pod Urbania Starski, no to mamy trzy miejsca w Starskiej Obsadzeniu. Pan Tomasz Staryja, Sosnowiec. No i mamy pana Tomasa Kowalskiego, Lubiatysko. I mamy miejsce 19. Patryk Papka, Obidziska. Na 20 miejscu pan Sebastian Krzysztof Wyszany. I teraz pan Krzysztof, żeby to nie. Jeszcze pierwszy, Paweł Weber-Czarski. Jeszcze drugi, Adam Dopierała, Srem. Jeszcze trzeci, Władimir Krawczyk, Srem. Jeszcze czwarty, Marcin Sierota, Bogalinek. 25, to nie, przepraszam, tak. Pani Agnieszka Hasuła. Nowy Lubo. Oto mamy pani już swoją skład. Teraz tutaj będziemy zobaczymy, jak to wyjdzie z kategorii językowych. Dwa nagrody są Open, czyli temat poprzednie i kategorie wiekowe w zależności od tego, co tutaj po zastosowaniu Państwa. Mamy czwartą panią, mamy się. Proszę, Michała. Pani Sonia Borowczyk, Zalasowo. Warto Krzysia, Krzysztof Pośpieszny w Poznaniu. I teraz pani tutaj, pani Anna Wisniewska z Poznania. Przypominamy o zdejmowaniu cipów po przebiegnięciu mety i pozostawienie to w tych posyczkach. Pan Bartłomiej Polowiński, Stary Dołębny. I też przypominam o ściąganiu cipów z butów. I nie przechodzimy tutaj za bardzo za blisko z powrotem, bo się może drugi raz odbić. I następna rzecz, wyniki online są na stronie maratończyk. Pan Damian Sierżniak, od 21 do 27, 29, Rafał Kajewski, ze strony. Trzydziesty, Tomasz Grubecki ze Sremu. 31, Bartosz Kik ze Sremu. 3-1 wystartowało. I taką mamy nadzieję, że jest to jeden. Nie wychodzimy, nie wychodzimy, tutaj kipy ściągamy. Przypominamy, ściągamy kipy z obudza. Jacek Gdyński, Starskie, to 32, Marek Wieśmarek, Srem, 33, 34, Marek Warszawek, Wieśmarek. Przypominamy o tipach. No, brawo Donek, Siłaj Kośnie, gdzie jest Sami. 35, Mariusz Siciński z Donku. I mamy szóstą panią. Pani Kinga Zimniska z Kościoła. 26. Piotr Błagórski, Srem. 27. Andrzej Brzozowski ze Śremu. Przypominam, ściągamy tipy z butów i nie przechodzimy drugi raz tutaj przed metę, bo będziemy drugi raz odznaczeni. To jest siła spokoju, to jest... Brawo! 28. Rafał Martyniak Krem. 29. Paweł Smoń ze Kremu. I pani Agnieszka Walkowiak z Kościana. 7. Open. Mamy następnych dołaczy. 40. Będzie to Artur Wielski z Starskiego. Wydech Wiśniewski ze Sremu, 41. Mamy ósmą panią.
Wykonaliście pan Dominik Nogal, pan Jadwiga Osman z Starskiego. Brawo, proszę pani Starskiego. Pani Ewelina Brecka Starska, wcześniej pani Hania Kazimierza z Cudzenia. Brawo, brawo, bo to jest koleżki tutaj do tego. Mamy 500 km tylko, by to wyglądało. Pani Agata Bieszkiewicz-Grodczyk ze strony. Pan Darek Stach z Starskiego. Pani Renata Koch z Starskiego, brawo. Pani Agata Kniecik ze strony. Już na mecie. Pan Jerzy Kałużny, dobrze, na 44 miejscu. Czyli mamy prawie połowę już. Czy to jest tylko w domu? Pan Dawid Wieczorek na 45 miejscu. Mamy panią pani Agata Piotrowska z Raszkowa. No to też w zasadzie jak starszy, nie? To jest dzielnica Starskiego. I teraz mamy następcę, prawda? To pani Raszkowa, dobrańcy. Pani Uta Gruzia, Grodzi Wielkopolski. Pan Maciej Mateczki, Maniecki, zresztą takie są rzeczy. Pan Ewelina Ubowska ze strony. Pan Antoni Koch Starskiego. No i teraz... Cóż, że będę robił, by tak rzekł, nie dzielnicowy, że tak się wyrażę? Mateusz Pioła, Starski, nie? Tak, Starski. To tak nie żyje. Ok, już mamy. Pani Agusta Kulka, że to ta już druga Kulka chyba to napisała, chyba to widziała. Czy to prawda? A obiad przyszedł. Pani Agusta Kulka z Bolska, tak? Pani Julia Adamczyk Poznań, pan Marek Kędzieja, 70. Rogalinek, Maciej Warsztat, Grodzic Wielkopolski. Mamy 51 na mecie, mamy już też, o to nie wiemy, kto tutaj wybrał miejsce, czy to jest. Ale życzę sobie tutaj uczestnictwo, zakończenie tego biegu 7500 km, historyczny wyjazd na to są pierwszy. Taki wyjazd, brawo, brawo, do końca walczymy. Walczymy, walczymy, kto tu walczy? Pan Roman Rostowski ze strony i pan Tomasz Majter ze strony będzie. Brawo, pani Joanna Jankowska Żabna i pan Damian Grabny-Maniecki. Prawo wschodzące jest, to wschodnia. Mamy nadzieję, że ma być kamerę do końca. Także dużo pijemy. Tam są matryczki, przypominam. Można się wschodzić. Pani Aneta Mazurecka z nami są podobne, przed chwileczką. Prawo z nami więcej pani tutaj. Pani Karina Mikołajka z Polskiego. Brawo, brawo. Pani Izabela Struszyk, Ludwikowa Maszyna. To też tutaj. Wszystko po sąsiedzku. Ja czekamy, że następnymi rodakami. Pan Dawid Kuczyński z Starskiego do domu. A teraz tutaj znamy pana Krzysztofa Rajskiego ze strony. Przypominamy, ściągamy tipy po przybiegnięciu przez metę. Tego pana bez numeru prosimy o ściągnięcie tipa jak najszybciej. Bo się dwa razy tutaj odbije. No i mamy na mecie panią Ewelinę Czernia Dziarnut z Sopra. Sopra. I na mecie zbudowało. Starskie. Mogę zatać. Tu mamy jakiś pies zachodnia w Starskiego budu. Na mecie. I co my tu mamy? Pani Arleta Staszak-Nowicka z Wyski. Jeszcze z Warszawy, teraz z Wyszny. Będziemy autostradę na dwójkę na razie. Zobaczymy, jak to sprytowo będzie po drodze. Ale tak jakoś... Brawo, zaopatrzenie wody dworcowe. No to kultał. Pani Kulta Komorowska z Manieczek. Wygrała na ten.
Jeszcze tam mamy. Wyniki są na stronie Maratończyk. Maratończyk ponad kasy.pl. Można spojrzeć sobie tam online, czyli po chwili od przedobręki. Jeżeli nie mylę, tak obręki można grać, tak? Czyli możemy sprawdzić, czy rzeczywiście jest na końcu mowy. No i tu mamy Czesek, Wersji i reszta rodziny. Natalina Mróz-Przyczyńska, dzwonek i pani Danuta Mróz-Parska. No, tata przy tej procesie. Pani Anna też przyjeżdża ze strony. To pani jest rodziny, drugą stronę. Brawo, 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 zabrawamy to sami, no to no to tak, chyba bardzo ciężka pogoda do wydania. Ale mocno, pan Małgorzata Pochowska-Wrzeszna i pan Adrian Śledzianowski, tutaj tu było starskiego, brawo. No, co starskiego, panie Sokrycie, trochę ludzi było. Nie było na oczy, tak. No to właśnie to wszystkim chodzi, że tutaj mieszkańcy sobie korzystają za bardzo. Proszę, to jest na serce. Nie żaden z okazji, a tutaj na przewrócenie żagry, to popytamy sobie ze zwycięstwem, jak tutaj wytrzymałem tę trasę i ten bieg. To co mi pokazują. Wiem, że to wybrało najbardziej. To będzie wanie wybrało, ale to jest lepsze. Pobiedy mogą przyjść. Brawo, 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 brawo. I znowu starsze, widzę panie, pani Zaleta Kłok i pani Czerwionka Patryk, starsze, widzę panie starskiego. Uznam, że mamy to pani. Dobrze, widzę z Brudziewa, pani Jagoda Talarczyk i Anna Pastor, obydwie ze Brudziewa. Pani Sylwia Marcina ze Sromu. A panowie Brudziewi, to widać, ciężkie ciężkie przepracowali. W Włocie i tu zrobimy tego nas i przywiedzimy. Pan Andrzej Sipko i pan Paweł Wesołowski. Ze strony Siła i Kosmet. Taka Siła grupa się tu otworzyła od niedawna chyba. Nie wiem, czy może poprawić, czy nie ma tylko poprawy, ale ogólnie na pewno w maju, bo w maju byli numerowani na jakąś osobę. Nie czekamy. 35 minut. I mamy 72.